Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Runiczny i dziś chciałbym Was zaprosić na następny odcinek z cyklu Zagrajmy w RimWorld. Więc tak, jesteśmy dokładnie tutaj, gdzie skończyliśmy. W dzisiejszym odcinku planuję troszeczkę poczyścić to miejsce, żeby tutaj zbudować mur tutaj i tutaj, żeby ten obszar też można było przejąć na władanie. A tu trzeba będzie odzyskać obszar, bo no tutaj nam się zombiaki przebiły. Ale w międzyczasie tak, tutaj już budujemy ten domek, więc wpadłem na pomysł, że można by było tu sypialnię zrobić. Bo chciałbym przeciągnąć tutaj kabel elektryczny. I nie wiem, czy tutaj już wyprowadzić sypialnię na zewnątrz, czy nie. No i taka zagwozdka. No dobra, zróbmy na razie tak i tak. Przepraszam. A więc tak, i tutaj będziemy wtedy w stanie ładnie kabelek pociągnąć tędy, takim kanałem. I wówczas będzie tu kabel. I będzie można tutaj światełka dać. Światełka myślę, że zrobimy tu. Przy stoliczku oczywiście jedno. Może też tu. I powinno być chyba wystarczająco. No i oczywiście przed wejściem też dwa światełka mogą być potrzebne. Tu jeszcze. Widzę, że brakło. Mamy tylko jeden generator, tutaj jeszcze mi tego nie zrobili, więc no też mam ograniczone ilości energii, tym bardziej, że nie mam... Jezu, jak się to nazywało? Tym bardziej, że nie mam baterii jeszcze odkrytych. Dobra, przyspieszmy i zobaczymy, jak to dalej będzie. No to powiem Wam wprost, nie lubię tych tanków. Są irytujące. Zjedz. A jak zjesz, proszę ja Ciebie, Panie Maxie. A Cię Pana wyślemy, żeby tutaj nie ryzykować. Brudny obszar gotowania. Trzeba tutaj posprzątać w takim wypadku. To posprzątaj sobie. Czy ja tutaj zleciłem już zrobienie tego? Tak, to znaczy, że trzeba będzie zlecić też tutaj. Do spiżarni też. Okej, i może nawet po tej stronie. Okej. Trzeba będzie znowu naprawić. Dobrze, Panie Mateuszu, to Pana od razu już zlecę do naprawy tego. Dobra, i Was tutaj poproszę jako eskorta dla Pana Mateusza. Przy okazji, Panie Reed, w czym Pan pracujesz? Pan Reed jest leśnikiem i rolnikiem. Okej. A jajko, rzemieślnik, a potem górnik. Dobra. Buduj mi to. Coś tu jest? Aha, dobra. No to Pana tutaj poproszę o dokończenie mi tego. Pana jajko poproszę o tutaj, stół kamieniarski. A Pana Rida... Panie Reed, może Pan sobie postrzelać. Jak już sobie Pan postrzela, to proszę mi naprawić, a nie jest przypisane do budownictwa. A, panie Reed, będzie pan miał budownictwo na czwórce. Gdzie jest? Aha, na czwórce. I jak już pan tutaj skończysz, to pójdziesz pan tutaj naprawić. I przy okazji sobie postrzela tutaj. Dobra. Panie agencie, pan czyści, dobrze. Pan Mateusz, co pan robisz? Przenosisz bloki do budowy. Ja bym poprosił jednak... Aha, nie ma zwykłej skóry. No tak, to jest problematyczne. Mamy tasią skórę i mamy lekką skórę. Trzeba będzie bawełnę zasadzić. Bawełna. Jest krzew bawełny. I podłogi, tiled soil, grządki. Tutaj też są? Nie. Tutaj też będą. Dobra. Myślę, że tu możemy zbudować jeszcze jeden wiatrak. Dobra, no to lecimy dalej z tym koksem. No i handlarze do nas przybyli. Gdzie oni się zamierzają tutaj ulokować? Idą tędy, czyli zakładam, że zatrzymają się tu. Ej, szkoda, że nie tu. Emi zostaje z tyłu. Ma tłów słaby i ból pleców, więc... Ma ruch o 40%. No, ale handlować z nimi nie chcemy. Ja muszę tutaj chyba wybudować dodatkową barierę, bo to... strasznie. Mateusz, śpisz. Dlaczego ty śpisz? Która jest godzina? 7 rano. No niech będzie. Tutaj widzę, z zombiakami się leją. Ten mnie zastanawia. To jest chyba elektryczny zombie. Mam nadzieję, że... Nie wiem, jak go pokonać. Znaczy, na pewno do niego nie można się zbliżać. Ale myślę, że kulka w łeb i załatwi sprawę. Boję się, że on nie atakuje na odległość. Tak. Te prądy dookoła niego. No tutaj widzę, Mateusz, dzielnie działasz. Pan Jajko poszedł spać. Dopóki nie wykopiecie tego, albo tego, ja wam tutaj sypialni nie zrobię. Myślę, że tu w sumie można by było anulować najazd. Tu jesteście. Czyli tędy. Okej. Zdrowie, niedożywienie. A, jesz właśnie, dobrze. Aha, bo ja to mam zrobione poza. Okej, dobra. Stwórz kopię tutaj. Pan Reed, mi się od razu tutaj tym zajmiesz. A, gdzie ten najazd jest? Najazd jest... No dobra. Najazd był. I tyle, jeśli chodzi o atak. Jeden pogryziony ucieka. Te, super. A, bo oni tutaj mają wargi, dlatego mam taką ikonkę. Ciekawe. Tutaj zaraz zostanie to skończone. Więc w razie czego, jak się tutaj przebiją, to zawsze tutaj będzie można się bronić. Kończył się granit? Nie, jeszcze jest. Średni ból, ukrycie się w pokoju. No cóż. Panie Mateuszu, proszę o dostarczenie tej drewna. Wow. Okej. Pan ścinasz drewno. Aha, żeby tutaj postawić drugą. Nie, to póki co mi na razie tego nie rób. Potrzebuję baterii, a agent Max co robisz? Gotujesz, konsumujesz. Cztery posiłki, czyli jeszcze jeden będzie. Naprawdę żałuję, żeście tutaj nie podeszli. Tutaj są kostki granitowe? A, są. Okej, to mnie też weźcie od razu. Żeby jajko nie musiał tak daleko chadzać. 45, no super. Co ten elektryczny tutaj dalej jest? Nie wiem, chyba się jego pozbędziemy. Dobra, wstawać. Moi państwo, proszę mi się tutaj. Trzeba będzie tutaj trochę pooczyszczać, bo tutaj zombiaków jest stanowczo za dużo. O, idzie ten. Bzyt, bzyt. Dobra, ustrzelcie mi go. To mi się nie podoba. Tyle pocisków w niego wpakowałem i on nie wygląda, jakby cokolwiek mu to zrobiło. Nie, Mateuszu, proszę mi to naprawić. I to jeszcze obrywa dookoła wszystko. Teraz to. Potem to. Dużo was tutaj. Dobra, strzelajcie mi innych, bo z tymi jest w tym momencie problem. Trochę mnie niepokoi, że ten wciąż nie chce umierać. Dobra. Trochę posprzątane, ale idźcie stąd na razie. Nie podoba mi się on. I nie mam na niego żadnych taktyk. Dobra, widzę, wszyscy zgłodnieli. Jak to wyglądało ładnie. I wszyscy poszli spać? Modli się, okej. Jakby się tego pozbyć? Czy będzie coś? Najlepiej by było, gdyby ktoś mnie zaatakował z tej strony. Najlepiej dużo w walce wręcz, bo może wtedy by coś było. Ewentualnie on jest tak silny, że no, trzeba dużo więcej strzałów na niego. Ciężko powiedzieć. Muszę tu jakoś ograniczyć to, żeby oni tak nie strzelali. Myślę, że zrobimy to w ten sposób. A nie jajko, może pan budować? Tak, świetnie. Czyli ten obszar nie będę póki co w stanie odzyskać, zważywszy na to, więc trzeba będzie pomyśleć o jakimś innym. Zobaczmy. Tu może... O, tutaj nie ma takiego fajnego obszaru jak tam. O, tu można by było zamknąć, tu i tu, i tu. I wtedy mielibyśmy cały środek mapy dla siebie. O, ale to jeszcze zobaczymy. No wszystko ładnie, pięknie, tylko ten, z tym jest problem. Jeszcze mi się tutaj przebić próbują. Dobra. No i mamy wyrwę. Przedostały nam się. Gorszej... A nie, ten poszedł sobie tutaj. Dobra. Go down, go down. Na wszystkich teraz poproszę o zjawienie się tutaj. Będziemy się bronić. Agencie Max, ciebie też poproszę. Najbardziej się obawiam... A nie, ten już... A, przez chwilę myślałem, że już nie był elektryczny. Ciekawe. No to jesteśmy tutaj w zasadzie bezpieczni, bo... Zombiaki nawet jak się tutaj przebiły... To teraz... właśnie po to zostało to zbudowane. Żeby w razie jakby zombiaki się przebiły tutaj, to żeby wciąż nasi bohaterowie... Dziwi mnie to, że on cały czas co chwilę świeci i przestaje. Widzicie? Teraz nie świeci. Ha. Mateusz, poproszę cię o zbudowanie... Ty nie, w takim wypadku. Pan Jajko. Też poza obszarem. Dobra. Bezpieczna. Proszę mi to zbudować. Ładnie strzał w głowę. Ty dalej się tu elektryzujesz, ale już migasz. Nie rozumiem tego. Pan Jajko idzie? Pan Jajko idzie. Dobrze. A, bo wy w ogóle nie możecie tutaj wejść? To nie mogłeś od razu całego drewna wziąć, które jest ci potrzebne? Ciekawe, że oni nie chcą po tym chodzić. Panie Reed? To spowalnia i to bardzo. Oj, czyżby mi się drewno kończyło? Na to wychodzi. O, i już nie świeci. Duże ryzyko załamania przez pana Mateusza. No i oczywiście wszyscy poszli spać. O, i znowu świeci. No tak przerywa świecenie co jakiś czas. Ciekawe. Widocznie baterie mu padają. Ciekawe, od czego to zależy. Muszę tu wybudować. Jak już to wybuduję, to wtedy poproszę, żeby tutaj zostało to wykopane. W zasadzie to mogę w tym momencie nawet zlecić kopanie częściowe, żeby już tylko jedno brakowało, ale nie chcę wykopywać wszystkiego. Chociaż w sumie tu są drzwi teraz, więc w sumie... O, jak już są drzwi, to w sumie... Jak to zniknie, to będzie trzeba wyjść i spróbować jeszcze raz tego zabić potem. Bo to tak nie może być. Co pan robisz? Wygładzasz podłoże w swojej sypialni. Bomba. A, bo ty nie masz już bloków. Jajko? Jajko robisz, dobrze. A dlaczego w takim wypadku... To ja ci w takim wypadku zlecę tutaj wykopywanie, skoro... Nudzi się... A kopanie masz dość dobre. Myślę, że w ogóle w tym momencie... A, agent Max jest wyżej, dobra. A, panie Mateuszu, budowanie póki co na 2. Używa... Gdzie ty idziesz? Aha, zjeść, okej. A potem wróć do kopania. No sam gotujesz, panie agencie. Ta jedna zabawka. Jestem strasznie ciekawy, jak oni nazywają danie złożone z samego ryżu. Tutaj widzę, już się prawie to zniknęło, a ten znowu świeci. No, widzę, że tutaj pan Mateusz bardzo ładnie zaczął kopać. No to trzeba było zrobić wcześniej w takim wypadku. A ty co robisz? Tankujesz generator. A co, już zrobiłeś wszystkie? Nie, przepraszam bardzo, tylko 40 tych. Tankuję generator z drewna. Aha. Jak to wykopiesz i to wykopiesz, to będzie można tutaj zlecić budowę. W sumie już można. W ten sposób. W ten sposób i w ten sposób. O! I kwiatuszki oczywiście. Światełko oczywiście, bo jest bardzo potrzebne. Tutaj nad kwiatkami. I takie 4 wystarczają, więc... Co, przebiliście się tutaj, czy tylko ktoś zapobiegawczo strzela? Jajko tylko zapobiegawczo strzela. Dobrze. Pan Mateusz poszedł spać, jajko też idzie spać. A pan agent? Pan agent Max też. Zjadł, zwymiotował i poszedł spać. Okej. Ale dobrze, myślę, że tym optymistycznym akcentem na dziś w takim wypadku byłoby tutaj to wszystko już. A dajcie znać, co myślicie o tym, bo mam taką koncepcję, czy tutaj nie zbudować, tutaj zrobić taki korytarz właśnie na 3, tutaj zbudować ze 2 sypialnie jeszcze. I czy macie jakąś propozycję, jak zabić tego cholernika elektrycznego? Czy to trzeba wyczekać moment, kiedy on tak nie świeci, czy bronią do walki w zwarciu? A za dziś w każdym bądź razie ja wam bardzo dziękuję, no i do następnego. Mówił do was Runiczny, trzymajcie się ciepło. Cześć!